Hej ekipa, witam was, Stanim, witam was ponownie w Planet Crafter, gdzie dzisiaj odpoczywam na sofie. Nie no, żartuję, na pewno będziemy siedzieć w bazie, ale na pewno nie będziemy siedzieć cały dzień na sofie, bo czeka nas naprawdę dużo budowy. Zresztą sami wiecie, co udało nam się odkryć i właśnie kolejne odkrycia, ekstraktor gazów P2, więc tych odkryć naprawdę jest coraz więcej, rybek też już jest coraz więcej, więc niedługo, słuchajcie, zresztą zaraz skoczymy do wody, zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o zabawki, jakie nam odblokowaliśmy ostatnio, jak wiemy, dużo nam się rzeczy podblokowało, dużo rzeczy tutaj mamy dostępnych, przede wszystkim stacja dronów, słuchajcie, do sprawdzenia obowiązkowo. Tutaj mamy jeszcze optymizatory, to wiertarki mamy, natomiast mamy tutaj kolejny podgrzewacz P5, ciepło 4500. W porównaniu do tego, co mieliśmy wcześniej, tylko gdzie był ten podgrzewacz nasz poprzedni, tutaj był ten podgrzewacz 538. Tutaj zużywa nam energii 51, a tu zużywa nam energii 360, ale no słuchajcie, zdobyliśmy trochę zabawek, stać nas jak najbardziej. Dodatkowo jeszcze tutaj mamy odkryte larwy, nowe drzewka, więc tutaj będziemy się tym też bawić. Tutaj widzimy też rakieta rozprzestrzeniająca owady, czyli biomasa jak 17 ton będzie mieć, to możemy taką rakietkę sobie puścić. Niedługo będzie wiertło P5, no i dalej to już w ogóle kosmos, można dosłownie powiedzieć. I mamy zewnętrzną farmę, która będzie nam dawała coś. Umieć wewnątrz nasiono, warzywa, by wyhodować wiele warzyw. Czy już nie jeden do jednego. No i to jest świetna informacja. I gablota, i mutagen, słuchajcie, 50 ton. 50 ton? Ja mam 4 tony. No to trzeba będzie popracować nad tym. Tutaj jest zwierzęta, nic więcej. No to słuchajcie, ja nie przedłużam. Bierzemy się do roboty, bo naprawdę jest dzisiaj co robić. Zwłaszcza, że kurczę, mając tyle surowca, to ja mogę czarować. Właśnie, gdzie wcisnąłem? Do uranu? Nie, a do siarki. No bo tak, pamiętamy, przecież oprócz tych samych kwarców, co pozyskaliśmy, to przecież mnóstwo uranu, mnóstwo, słuchajcie, osmu pozyskałem, mnóstwo nadstopu i ja się wszystkiego nie poznosiłem. Jeszcze jest sporo do poznoszenia. Ale tak, po kolei, żeby tutaj nie zafascynować się na tym, co mamy, ale czego nie mamy, ja bym zaczął od ogarnięcia prądu. Prąd musi być, więc ja, słuchajcie, najpierw skoczę, zobacz, jaki tam system autocraftingu nam ogarnia się. Tam widzicie, cały czas się tworzy. Świetnie, a ja teraz tak, rzucę jedną. Halo? O, tworzy się, słuchajcie, tworzy się. Nie wiem, dlaczego musi przemierzyć. A, teraz widzimy animację. Przerabia wodę, którą mu dostarczyliśmy dodatkowo na próbki bakterii. Dlaczego tak? No bo tak fajnie, więc ja z tego korzystam. Wrzucę mu tutaj jeszcze dwie butelki. Niech sobie to pracuje, a ja resztę biorę. Bioplastik by się pewnie przydał. No to jest słabo faktycznie z tym, no ale to będziemy kombinować. Zobaczymy, czy rybki jakieś są już. Chyba coś. Słuchajcie, na razie nie widzę nic. Halo? Pływa coś tutaj? No ja tej rybek nie widzę, jak na razie. Jak na razie spokój, nic takiego nie ma. Pewnie się pojawią później, będziemy myśleć. A póki co, zróbmy sobie podkręcenie prądu, bo rozumiem, że stacja dronów, właśnie gdzie ona jest? Tu jest, stacja dronów, 850 jednostek energii, a my tej energii tyle nie mamy. Ale ostatnio zamówiłem sobie, a właśnie, to jest gotowe do wysyłki, za chwilę będzie, ale zamówiłem sobie stanowisko kuchenne, aktywator mnożnika energii, nasiona pszenicy i nasiona kawowca. No to akurat idealnie na dzisiaj będzie, więc chyba z tym to ja już mogę lecieć. Niech leci. Ile mamy? 103. Tak dla porównania, jeżeli ktoś by chciał, ewentualnie nie. Poczekajcie, zapchamy to próbką bakterii na 100%, zobaczymy, ile z tego dostaniemy. Tymczasem, zobaczmy, ile tej energii finalnie mamy. W tym momencie energii mamy 1300, a nie, to nie jest tak źle. Mimo wszystko, ja bym sobie ten aktywator chciał odpalić. Więc ten aktywator pójdzie, tylko potrzebujemy wybuchowego proszku. Dwa razy. To chyba mamy, wiemy gdzie. Co tam jeszcze było?
Obsydian pręduranowy. No to jest wszystko do ogarnięcia. Obsydian tutaj dwie sztuki. I lecimy w takim razie. Proszek wybuchowy to my mamy, bo my go znaleźliśmy dużo w tej lokacji, której tam był mocno z koło krateru. Tam to było. Więc teraz aktywator walniemy sobie, słuchajcie, tutaj. Idealnie nawet się składa, że tutaj mamy energię i nad nami są oczywiście reaktory. Więc idealnie to się sprzęgnie. Trzy obsydianu. A, przepraszam, już poprawiam. Obsydian 3. Niedługo się obsydian skończy, trzeba będzie znowu na wyprawę tam lecieć, ale to nie problem. Mam nadzieję, że aktywatory te na początku chwyci. Więc ja ten aktywator... Nie chcę go na środku stawiać. Wiadomo. I ciekawy jestem, czy mi chwyci to, co chce. Te maszyny chwyta. Te maszyny chwyta obie, czyli 4. A jest 8. No to zobaczmy, ile to produkuje prądu. 150 normy, no. I teraz wejdźmy do góry, zobaczmy, ile tam prądu dostaliśmy. Boost. Halo. O, teraz skoczyłem, coś dziwnego zadziało. 4800. Słuchaj, 4800. Jak widzicie, 8, same generatory fuzji, 8900. Dobrze, no to skoro mamy już dostępne, napijemy się jeszcze wody, zjemy sobie fasolkę. Co tam będziemy mieć do zjedzenia? A, bo ja noszę cały czas te zabawki, trzeba by to w końcu odblokować. Ale ja faktycznie muszę iść zjeść. Zwłaszcza, że dawno mnie tu nie było. Ale po raz pierwszy będziemy mogli sprawdzić, przetestować, jak działa farma zewnętrzna. I to jeszcze na nowych nasionkach. Właśnie, do farmy zewnętrznej, co mi jest potrzebne? Larwa pszczoły, butelka z wodą. A, larwa pszczoły, to przepraszam, to tutaj trzeba się pokręcić. Larwa pszczoły daje, jest z... Larwa rzadka. Okej, larwa rzadka. Pospolita. Rzadka, czy to jest rzadka? Tego jeszcze potrzebujemy. Mutagen i nawóz. Aha, no to z tym już gorzej. Tak, nawóz to chyba trzeba będzie ściągnąć sobie na dół zabawki. Bo mutagen to jest tu. Próbka bakterii. To mamy to wszystko. Wody mam pod ostatkiem. Z tym trochę gorzej. Widzicie, wszystko poszło na handel, tak? Ale w sumie próbki bakterii zawsze mogę sobie darować. Na razie sprzedaż. Na razie nie potrzebujemy chyba nic takiego sprzedawać. Wiecie co? Ja sobie daruję. Tylko przy okazji musimy zabrać na nabój metanowy. Dobra, to lecimy. To jest jeszcze nabój metanowy. Ale tego naboju tu ja tu nie mam, tyle. Swoją drogą wersja lepsza. P2. Stać nas, to od razu to postawię. Zanim tam polecę, to ja sobie to postawię, to sobie podepnę. Jest dwa razy zeolit, raz, dwa. Mamy to. Iryt, pręt, mamy nadstop. Dwie sztuki i jeszcze do tego płytka drukowana. Widzicie, śmietnik wszędzie, świetnie. Śmietnik mam wszędzie postawiony, no co ja zrobię. Dobra, sądzę, że to postawię sobie tutaj, bo najbardziej to będzie mi tu potrzebne. Aha, Tasę postawiłem, tu se postawiłem i mamy. No, a i mogę wydobywać i wybierać. No, to ja tamto idę do rozmontowania chyba, co? To idzie do rozmontowania, gdzie ja mogę wybierać. Ja wybieram, co mogę robić. Po co się tutaj męczyć? Tylko płytka, ale to płytka to jest do zdobycia. Już wiemy, gdzie ją szukać. To nie jest problem. To, słuchajcie, ja nawet... Dobra, sądzę, że jedna wystarczy. Już nie będę przeginał. Ale tak, to jest to. Jeszcze daję nam to ciśnienie, ciepło i energię. Nie, przepraszam, energię to zużywa akurat. Dobra, ekstraktor poproszę drugi. To żeby tak było lekkie przejście, to tu. I tu będzie przejście. Niech się bawią, niech pozyskują na razie nam metan, a później pewnie będzie ten drugi potrzeba. Póki co weźmiemy sobie teraz te próbki, które chciałem sprzedać, ale finalnie nie sprzedam, bo się lepiej opłaci nam na tym pracować. I sobie to leży.
Mogę to już odpiąć? Mogę. Dobra, to teraz tak, lecimy tutaj. Siarkę trzeba by tylko jeszcze wziąć po drodze. Nadstop i pozostałe te zabawki. Nie to. To wywal. Tutaj mamy pełne kieszenie wszystkiego, jak widzicie. To są wszystkie rzeczy, które pozbierałem. Tak, to są wszystkie rzeczy, które pozbierałem z tamtych lokacji. Więc jak widzicie, tego jest ciutkie za dużo. Więc rzućmy sobie tylko to. Ja do tego wrócę. Ja wiem, że to jest potrzebne do zrobienia, ale do tego wrócę. Potrzebujemy... Co ja chciałem zbudować? Farmę. Pszczoły. Mutagen. Mutagen tu żadnego nie mam. Nawóz P2, nawóz zwykły. To są rzeczy do pozbierania. Tak samo ile... O, ile tego mam. Mutagen P2. A ja chcę zwykły mutagen na chwilę obecną. No to zwykłego mutagen... A nie, mamy zwykły mutagen. O, to przepraszam. To ja się muszę tu zamienić. Raz, dwa. Raz, dwa. Mutagen zużyjemy. Super. I to jest wszystko. Dobra, jak widzicie, bałagan mam straszny, no ale nie było czasu pozbierać, poukładać, zastanowić się, gdzie co ma leżeć. Naprawdę nie było czasu. Teraz tak, pszczółka, larwa rzadka, larwa. Ciebie wywalam, ciebie zabieram. I larwy, tu. Ciach. Ciach, ciach, ciach. Tak, nie, wróć tak i tak. No, chyba nie. Bo tak nam larwa. To nie. Larwa rzadka. Larwa rzadka. A nie, dobrze jest, tylko nie przetworzyło mi. Dobra, w każdym razie, no to dwie pszczółki minimum, a chcemy tych farm na każdy 4 farmy. Czyli 4 razy 2, 16 pszczół. No to troszkę czeka mnie zabawy w takim razie. Proszę bardzo, rokieta rozprzestrzeniająca owady. Ja to muszę zobaczyć. Słuchajcie, tam jeszcze jestem w trakcie rozprzestrzeniania naszych pszczółek. Jeszcze się wytwarzam kolejne, ale ja jestem tutaj w trakcie. Muszę zobaczyć, co jest potrzebne na owady. Wizualizujące drony. A o tych nie widziałem. Musiałem ich śmignąć, tylko nie wiem kiedy. Dobra, mapująca, GPS, 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 tak, tak, tak. Owady. 3 larwy pszczoły. Czyli jeszcze więcej pszczoły, słuchajcie. Pszczoła rządzi. Jednym słowem, pszczoła rządzi. Ale oczywiście to zrobimy, jak najbardziej zrobimy. Swoją drogą, czy ja nie miałem zbudowanego aby ulu jakiegoś tutaj z pszczółkami? Mamy. Mamy przecież i miód dostajemy. Przecież dlaczego ja tego nie wyczaiłem? Dobra, ale w takim razie możemy sobie zrobić pożywienie wysokiej jakości, skoro mamy tą zabawkę. Czy nam zaliczy? Nie, ja muszę to oczywiście rzucić, tak? No tak, bo to samo się nie weźmie od nas. Ale z drugiej strony może i lepiej, bo tak by nam mogło naprawdę zabierać niefajne rzeczy. W każdym razie, słuchajcie, mamy kolejną rzecz. Czy już widzimy, ile pszczół muszę wytworzyć. To, co ja chciałem się zrobić, to automatyzacja główna farmy. Ale ja chcę jeszcze więcej owadów, więc już mamy drugą pszczółkę. I już wysyłam tak naprawdę trzecią pszczółkę. Tak, bieramy ciebie. Tutaj mamy ciebie i stąd bierzemy, trochę widzicie, wytworzyłem tych mutagenów, więc no tych pszczół dzisiaj na pewno będziemy wytwarzać sporo. Nie zielone, tylko te, to i larwa. I proszę, w takim razie badania. No teraz tak myślę, że im przydałby się jeszcze drugi, tak się, drugi inkubator. W sumie nie jest drugi, nie drogi, kora drzew, tylko nie mam żadnej kapsułki z tlenem. Jaką miałem, to wywaliłem, zniszczyłem, więc niesłusznie jest trochę. No ale, no właśnie, ale. W każdym razie, ja dalej się biorę za pszczółki. Może faktycznie, a nie, to nawet szybko idzie. Nawet szybko idzie, więc chyba nie ma aż tak bardzo ciśnienia. Natomiast ja sobie przygotuję wszystko, żeby przygotować sobie nasze uprawy. No i właśnie, a to niech się tutaj robi, a ja odblokuję sobie ten mikrochip kuchni, bo jestem ciekaw, co on nam pozwoli finalnie zbudować. Więc skoczmy jeszcze sobie do góry to miejsce i odblokujmy sobie ten schemat. Stanowisko kuchenne. No i fajnie. I stanowisko kuchenne pozwoli mi co? Tu jeszcze drony czekają mnie, tak? Ja pamiętam. A właśnie drony potrzeba... A to... A ogniwo termojądrowej. Dobra. Ale potrzebujemy stanowisko kuchenne, którego nie widzę na razie. Czy ktoś je widzi? A tu jest.
Płytka drukowana na sup. No dobra, to postawmy w takim razie to. Płytka drukowana na sup to nie są drogie rzeczy. Pyk, myk, już mamy to. A ja sobie zobaczę, tylko tak, stanowisko kuchenne, więc co postawię sobie tutaj. O, tutaj tak z widokiem na to wszystko. Jakieś żelazo tutaj leżało. No i co to stanowisko pozwala? Pożywienie. Czekolada. Mąka. Croissant. Doskonałe francuskie croissant. Odzyskaj zdrowie 75. Ok. Ciastko. Czekoladowe ciastko. Odzyskaj zdrowie 90. Zwiększa prędkość biegu na krótki czas. Wartość wymiany 9 teratokenów. Ok. Tort urodzinowy. Kurczę! Powinien ten tort dostać wcześniej. Nie sądzicie? Ale mamy tort na pierwsze urodziny. Ale ja sobie zrobię. Żeby nie było, zrobię sobie tort, żeby uczcić ostatnie zdobycze i ostatnie moje święto, więc na pewno będzie to dzisiaj zrobione. Fasola na miodzie. Odzyskaj na zdrowie. Zmniejsza pragnienie na krótki czas. O proszę, ale pragnienie. Zupa rybna. Odzyskaj zdrowie 50. Zmniejsza zużycie tlenu na krótki czas. To chyba tylko... A, ryba, tlen, woda. Czyli po oddychaniu pod wodą. Jakby nam trzeba było poddychać więcej pod wodą, to można tak tutaj się bawić. Dobra, to wiemy mniej więcej, co tu nas skrywa. No i czekamy jeszcze... Pszczółki, więc więcej pszczółek, bo ja muszę te farmy praktycznie już ruszyć. O, widzicie, kolejna pszczółka już jest, już mam dwie. Wrzucamy kolejną, tak. Nie, nie wy, kurczę. Muszę te mutageny P2 odłożyć, bo to się tylko mi myli. A to mają być te mutageny, bo bez tego ani rusz. I ciach. I trzecia pszczółka, słuchajcie, leci. Trzecia pszczółka. A ja finalnie, ja powiedziałem 16, ale... Chodziło mi przede wszystkim o 8, bo 4 razy 2 to jest 8, a nie 16. Ale patrząc, że jeszcze rokieta nam dochodzi, to za chwilę dojdziemy do tej 16, spokojnie. Dojdziemy do tego. Powiem szczerze, analizuję to, co by mi dały owady w kolejnych etapach. Tutaj mamy oczywiście mutagen P2 50 ton. No to jeszcze daleka droga. Ale tutaj mamy ul P2, zwiększa obecność roślin i owadów, wytwarza miód i larwy pszczół. I powiem szczerze, że to mnie kupuje. Na tyle, że ja już jestem gotowy wysłać kolejną rakietę. I tą rakietę wyślę, tylko skoczymy się napić i wyślemy rakietę. 3 pszczoły, odżałuję i tak spokojnie te farmy sobie ogarnę. Na pewno to będzie dzisiaj puszczone. Na pewno dzisiaj jeszcze te drony podepnę, które obiecałem. Ale larwy pszczół, kurczę, żeby dostać automatycznie, to już w ogóle bym był mega zachwycony. No to co? Mamy to. Niech leci. I proszę. Tak myślałem, że to będzie środek właśnie tak stworzony. Lecisz. Nuclear launch detected. No i to dopiero będzie cios nuklearny. W każdym razie poleciało. A my bierzemy się za drony, bo te pszczołki jeszcze chyba będą nas finalnie na samym końcu. A ja chcę zobaczyć finalnie, co te drony nam pozwolą. O, myślałem, że coś będzie. Gdzie efekt? Nie? Na razie nic nie widać. Żadnego faktu. Ale właśnie, chcę zobaczyć jeszcze, jak te pszczółki podleciały. Owady. No, jest szybciej, jest fajniej, jest przyjemniej. Teraz będą nas gryzły pszczółki w nohale. Dobra, chcemy stacja dronów. Więc mamy, co my tam widzimy, co jest potrzebne. Parent. Ale stać nas, więc to do ogarnięcia. Jeszcze, wiecie co, jedną rzecz bym sobie podpiął. O, super, dziękuję. W taki sposób szybko mogę wylistować sobie, odpiąć sobie te rzeczy. Więc teraz tak, potrzebujemy 3. Raz, dwa, trzy. 8 sztukę. I obsydian. I powiem wam, że obsydian naprawdę zaczyna nam się kurczyć. Więc mamy to. I teraz pręt. O, achievement dostałem. Achievement za zrobienie tego super zasilania. Teraz 3 płytki. 2, 3 płytki. I jeszcze pręt osmowy. Mamy. Ale widzicie, żadnego efektu nie ma. Że pszczółki, że latają, że coś. Nie ma nic. To jest ciekawe właśnie. Nic żadnego takiego efektu nie ma. Dobra. Ciach. Ciacha tą. No. 2, 3. I raz, 2, 3. Dobra, mamy odpięte. Więc teraz mogę finalnie
postawić te cedronów, a to a to jest w bazie, tego nie postawię, tylko jest na zewnątrz. Intrygujące, tylko na zewnątrz, a to w takim razie ja sobie to mogę tu postawić. Bo to do środka tego nie wpakuję, tak? No dobrze, to zróbmy sobie odpowiednie pomieszczenie. Chyba, że to mogę po prostu stawić, ale to w dużym pomieszczeniu. Nie wiem. Nie wiem, zaraz będziemy to badać. Na razie. Na razie postawmy sobie tu. Żelaza nie mam. What? To niby co? A na pewno nie mogę tego postawić w środku? Słuchajcie, nie, no mam przestrzeń, ale widzicie, nie, w ogóle to nie pozwala. Czyli to jest finalnie tylko na zewnątrz utrzymywane. No to będziemy mieć tutaj wystawne pomieszczenie przygotowane na to. Tu jakieś barierki też postawimy. O, w końcu barierki użyjemy. Zobaczymy, jak ta super technologia barierek tutaj zadziała. Ja, tutaj mamy taką fajną platformę. No nawet ładnie mi to wyszło. Może nie równo, ale kto tam będzie z tego strzelał, słuchajcie. Dobra, stacja dronów. I to postawimy, jak to jest ustawione ekranami, to jest tą stronę. I mamy to. Mamy to. Dobra, te barierki obiecałem oczywiście, no to już lecę po te barierki. Krzem. Raz, dwa, trzy, cztery. Barierki muszą być dla bezpieczeństwa. BHP musi być, bo wiecie, żeby nie było. Barierka. Mogę to obracać? Mogę. Barierka raz. Barierka dwa. No. Barierka trzy. Tak, równo? Równo. I barierka cztery. Proszę. Centrum dowodzenia dronami przygotowane. Stwórz. Silnik rakietowy, płytka, żelazo. Transportuje materiały z ekwipunków zaopatrywania do odpowiednich ekwipunków zaopatrzenia. Okej, okay. Czyli płytek drukowanych, zabierzmy już wszystkie. W międzyczasie skoczę sobie kolejną pszczółkę, puszczę. Żeby nie było, że pszczółki są zaniedbywane przeze mnie. Co to to nie? Więc mamy teraz tak, nawóz, larwa i mutagen. Ja tego nie puściłem? What? No nie, poważnie. To nie, to nie. No dobra, to rzucam w takim razie. Zabieram to. Silników potrzeba. W takim razie. Jeszcze. A silników akurat mamy, pod dostatkiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. I jaki surowiec tam był do tych dronów? Zaraz zobaczymy. Tutaj w sumie mogę zobaczyć recepturkę. Oj, nawet tutaj kuchnię nam podpięło. Super. Żelaza. Żelaza potrzeba. No to no. Słuchajcie, mamy trzy na razie, wystarczy trzy. A chapnę sobie, to będę miał cztery. O. I już w porządku. Dobra, więc co? Pięć. Lecimy. Lecimy, drony odpalamy. Otwórz stację dronów. Pokaż interfejs. Zbuduj jedną lub więcej stacji dronów. Stwórz jednego dronu lub więcej. Otwórz ekwipunek. Dobra, słuchajcie, stwórzmy chociaż jednego. Halo? A czy mnie dostałem, ale drona gdzie stworzyłem? Gdzie je tworzę? Czy są jakieś niewidzialne te drony? A są drony, ale widzicie, że... A tu nam schowało. Okej. Okay. Do potrzebowanie. Aj, wybieram co mi jest potrzebne. O, widzicie, sprytne. I fitoplankton. Jedwab. A właśnie, miałem mówić. Czy wam nie mówiłem? Że zrobiłem maszynę do jedwabiu. Ale, kurczę, zapotrzebowanie. Poczekajcie, nie, wróć. Priorytet. Jak to się ustawia? Jezu, jak to... Aha, bo się myszka mi kliknęła. Dobra, po kolei. Zbuduj jedną lub więcej stacji dronów. Stwórz jednego drona lub więcej. Otwórz ekwipunek, w którym chcesz automatycznie przemieszczać obiekty.
Kliknij ikonę zębatki, wybierz rodzaj obiektu, by ustalić zaopatrywanie lub zaopatrywanie w systemie logistycznym. Drony przetransportują obiekty zaopatrywane do ekwipunku zapotrzebowania. Drony przetransportują obiekt zaopatrywany do obiektu zapotrzebowania. Nic z tego nie rozumiem, ale chyba okej. Okay. Chyba tak ma być. Wejdźmy tu. Ojeju, tutaj mam zapotrzebowanie, czyli na to, co chcę dostawać, no to nie wiem, niech będzie ten miód, co sobie robić, albo nie. Bryłkę propestyko, to chcemy grzyby. I poleciał! I przelatują! Spryciule, co? I tu sam mogę rzucić. A kolegę mogę tu tak rzucić? Aha, on z powrotem tu wraca. O ty spryciula. Dobra, a ja... Zaopatrywanie. Wiecie co? Nie wiem. Tego drugiego nie rozumiem. Kurczę, no to nam tutaj teraz ćwieka niezłego sprzedali. Priorytet 1. Miód. Zaopatrywanie miodu. Aha, dobra, już wiem. Tutaj jest stacja przesiadkowa. I teraz tak. Chcę zaopatrywać. Potrzebuję tutaj zwozić grzyby. I chciałbym, żeby był zaopatrywany. Tylko ja bym chciał, żeby była. No właśnie, jak? Jak to ugryźć? Drony mogę robić. Larwa pszczoły. Zaopatrywanie. Ma być mutagen. Ma być. Co to było? Mutagen, ma być nawóz i ma być larwa rzadka. I co? Jesteście w stanie mi to ogarnąć, czy nie rozumiecie? I powiem, że no i teraz nie wiem. I drony powinny latać. Logistyka. Tu jest stworzenie. Ekwipunek zapotrzebowania. Zapotrzebowanie. Dron dostępny. Zaopatrywania. Chyba, że ja tutaj muszę mieć nawóz. Tutaj, tu mi rzuca to, ale to wtedy mi co? Tutaj mi tworzy pszczółkę na dole? Wysyła mi na pszczołę. No to powiem szczerze, teraz mam zagwozdkę. Jak to wszystko tutaj faktycznie działa? Dron jest w porządku, działa, no ale... No nie działa. Działa, ale nie działa. Trzy drony są. Muszę na tym chwilę pokminić, jak to do diaska działa. Poeksperymentowałem z tymi dronami i chyba w końcu coś udało mi się ustawić. Mianowicie ustawiłem obsługę pożywienia wysokiej jakości. Miód, fasola i tutaj tworzenie. Jak to wygląda? Powiem szczerze, naprawdę mocno eksperymentowałem, ale chyba w końcu rozumiem tą zasadę. Mianowicie, tam zadziałało z tymi farmami, bo farmy same w sobie nie mają ekwipunku, więc one od razu były dostępne, drony wykryły, że grzyby się pojawiły. Natomiast tutaj każda inna maszyna ma swój ekwipunek i tak na przykład tutaj mamy miód ze swoim ekwipunkiem, tak więc my musimy zadeklarować, że on z tego miejsca tutaj będzie miód do pobrania, więc jak się miód pojawi, to on ten miód ma finalnie stąd zabierać, więc takie jest zadanie i ten miód ma być transportowany do naszego autowytwornika, bo tu zadeklarowałem, że ma przyjmować zawsze miód i fasolę
i jak będzie miał oczywiście, to on przetworzy to na wysokiej jakości pożywienie. Choć ta ilość miodu teraz, jak widzicie, jest bardzo mała, więc może... O, i widzicie, właśnie miód nam przyniósł, przetworzy. I teraz co się stanie? Zabiera to z tego względu, że tutaj zadeklarowałem, że ma tu przyjmować zawsze po wyżywienie wysokiej jakości. I w taki sposób mamy świetną automatyzację. I więc nawet zrobimy coś więcej. Pamiętacie, że bawiliśmy się z tymi naszymi komórkami z glonów, mikroorganizmy, czy jak to zwał, tak zwał. Tutaj mieliśmy zadeklarowane próbka bakterii. Więc tutaj zadeklarujemy, że stąd możesz zawsze pobierać próbkę bakterii. I my finalnie te próbki bakterii chcieliśmy wysyłać na sprzedaż. Żeby automatycznie wysyłało nam sprzedaż, żeby automatycznie nam to funkcjonowało. Więc możemy stąd tak zadeklarować. Więc lecimy teraz, słuchajcie, tutaj. I próbki bakterii ustawiamy, że tu przyjmuj próbki bakterii, jak wykryjesz. Tylko co jest ciekawe, on nie wykryje właśnie ze wszystkich szafek nam próbek bakterii. O, widzicie, drony już lecą. Nie wykryje nam próbek bakterii, które leżą w szafie w laboratorium, tylko te, które tam znajdują się w tamtym centrum. Ale powiem wam, że no, drony będą miały kawałek do przelecenia. Tak samo tutaj chcę zadeklarować, żeby przyjmował jedzenie wysokiej jakości, żeby finalnie te dwie rzeczy sprzedawać i będą te drony tutaj przylecą z tym towarem. No mam nadzieję, że dolecą. Nie, chyba lecą. Widzicie, żeby leciały? Tak, lecą, słuchajcie. Lecą i tutaj mamy ustawione automatyczne, wystrzeliwuj rakietę, kiedy wpłynek jest pełny. No i oczywiście to ustawimy. I teraz drony jak zapakują nam, tak jak widzicie, jeden dron przyleciał, drugi, trzeci, no i faktycznie będą przynosić. I w taki oto sposób będziemy mogli wysyłać nadmiar surowców na sprzedaż. Natomiast mamy otrzymany nowy schemat Mutagen P2. No to ładnie, ładnie craftingi nam działają. Tutaj te dwie sztuki sobie zostawię, natomiast tutaj już odepnę to, żeby to nam nie przechowywało. I w taki sposób, słuchajcie, w taki sposób można zautomatyzować wszystko. Wszystko, ja fakt, że tutaj to pożywienie sobie zautomatyzowałem i fasolę cały czas jest dorzucana, więc może zabierzmy trochę tej fasoli, żeby jednak to nie leżało, nie zapychało nam ekwipunku. Jedną sobie hapnę, czemu by nie. Więc zrobimy tak, bo ta fasola się szybko produkuje. Ale w taki sposób możemy zautomatyzować przetworzenie naszych nadstopów, tego wszystkiego, co się dzieje. Tylko wiemy, że drony są powolne. Drony są powolne, więc finalnie troszkę nam będą tutaj latać, troszkę długo im to zajmie. Natomiast tutaj zauważyłem, że jest do zakupu schemat, słuchajcie, dron P2. Użyj tego ekranu, aby schemat, nowy schemat, czyli tera to 12 tysięcy tera tokenów. No to powiem szczerze, że trochę kosztuje. Nie powiem. Tutaj mamy materiał, słuchajcie, 8 tera tokenów za materiał. To też moglibyśmy materiał chyba już wytwarzyć. Widzicie, leci, coś zawozi. No więc fajnie, te drony już nam pracują w tle. A ja jeszcze miałem zrobić, słuchajcie, te farmy. Farmy. Gdzieś tu farmy miałem. Mam już pszczółki przygotowane, więc ogarniamy temat farmy. Mam już tych pszczół dosyć sporo, więc zabierzmy 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6. Coś mi się nie parzy, się zrobiło. Tutaj miało być 10. To jeszcze jedną larwę ostatnią odpalimy. Tylko potrzebuję tego zwykłego nawozu i jeszcze mutagenów, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Zobaczmy, co to na pszczółkę było. Mutagen jeszcze jeden jest potrzebny. Więc chyba coś zagapiłem się i jeszcze jednej pszczółki nie zrobiłem, ale to się szybko ładnie tworzą, więc odpalamy to. Niech się tutaj pszczółka tworzy. A ja już słuchajcie, szykuję się. Mam być nawóz jednej metody. Raz, dwa, trzy. To będzie 4, 5. 5 nawozów, bo 5, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 będzie naszych farm. Więc czekam tylko na tą ostatnią pszczółkę. A widzicie, 37%, więc za chwilę po nią przyjdziemy. Jeszcze wybiorę sobie wodę i wezmę sobie nadstop i będziemy mogli zrobić 5 farm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeszcze oczywiście nasionka. Troszkę zrobiłem w międzyczasie też porządków, aby w końcu finalnie to zrobić. Tutaj patrzcie, ile mam silników. No jest trochę, się zebrało tego. Tylko gdzie ja wsadziłem? To jest dobre pytanie. Do płytki drukowane? Nie, gdzieś wsadziłem nasiona. A, już wiem, gdzie nasiona wsadziłem. Już wszystko wiem. Jest 5 butelek wody, jeszcze zgadnę stąd. Tutaj miało być 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, resztę wrzucimy w nadmiarze i przerzucimy. Jak widzicie, drony teraz cały czas latają. Cały czas tutaj pracują, więc jest to super. Więc rzućmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jedną out. I potrzeba nam jeszcze tylko na pszczółkę. Jedną. Którą tutaj mamy już gotową. Mamy to. I weźmiemy sobie tylko nasiona.
Raz, dwa, raz, dwa. I teraz weźmiemy stąd fasolę, bo właśnie piątym nasionem będzie fasola. Fasolę ogarniemy jak najbardziej. Teraz tylko trzeba te farmy zadeklarować, gdzie one będą. I myślę, że można by zrobić tak. Tutaj mam centrum wydobywcze. To może te farmy, słuchajcie, to postawimy taki ładny ogródek, sobie to postawimy. Byłoby to całkiem niezłe. Bo przed domem to ja tak bardzo nie chcę. Tam mamy taki motylowy gaik, więc te farmy chyba tu finalnie zrobię. Zrobimy tak. Tu jedna farma. Raz. Tutaj mamy druga. Tu mamy trzy. Zrobię finalnie chyba sześć. Tak, żeby było fajnie symetrycznie. Cztery. Tu mamy pięć. Poszły wszystkie surowce, więc tylko brakuje nam jeszcze dwóch pszczół, żeby ładnie ogarnąć. I co ja tu mam? A, nasionka. I tu będzie fasola. Tutaj wrzucamy kakaowiec. Tutaj wrzucimy kakaowiec. Tu wrzucę sobie pszenica. I tu wrzucę sobie pszenica. I fajnie, bo tu i nawadnia, i pszczółki już tu są, więc całkiem sympatycznie. Niech nam to teraz wzrasta. I zobaczymy z fotą, z tą fasolą. Natomiast wiecie co, zdecydowanie musimy więcej uli postawić. Więc larwa pszczoły, nadstop, nawóz, bryłka, bioplastiku. Larwa pszczoły, jeszcze raz larwa pszczoły. Dużo tej larwy pszczoły schodzi nam. Bioplastiku troszkę mam, raz, dwa. Więc więcej ulów, żeby było więcej przetwarzania jedzenia tego super. Więc zróbmy sobie, zaznaczmy, że to chcemy teraz robić. To jest niepotrzebne. Nawozy, nadstop. Więc takie myślę, że tak raz, dwa, trzy ule spokojnie dają radę. Raz, dwa, trzy. I tylko trzeba będzie jeszcze zrobić więcej pszczół. I ja jeszcze, słuchajcie, z tego względu, że odblokowało się nam jeszcze w trakcie tutaj mojego odkrywania, odblokowałem wiertło P5, to jeszcze także to postawię. Ale poczekajcie, tylko te larwy zakończymy. A widzicie, nawet larwy pospolitej już nie mamy. I to jest problem. I to jest problem, z którym musimy sobie jakoś poradzić. No, nie, gdzie tam klikasz? Co jest? Halo? Nawozy. No halo, ej, a coś się popsuło, słuchajcie. Coś się popsuło ewidentnie. Tu mogę wejść? O, teraz mogę wejść. Dziwne. Czyli musimy więcej jeszcze larwy ogarnąć, żeby mieć jeszcze więcej uli. I wtedy będziemy mieć fajną produkcję. I zarówno będziemy mieć produkcję tutaj naszych drobnych ustrojów, naszych tutaj bakterii, i także pożywienie wysokiej jakości. I to finalnie będzie wysyłane automatycznie. Ja się nie będę musiał tym w ogóle zajmować. Jestem gotowy do tego, żeby postawić nasz miód, więc zróbmy to, no, przepraszam, nasze ule, czyli mamy jeden. Od razu go zadeklarujemy, co on ma wysyłać, czyli trzeba o tym pamiętać. Teraz każdą strukturę, jaką stawiamy, musimy deklarować, żeby drony to widziały. Te oczywiście, które będą miały możliwość ekwipunku, czyli dwa i trzeci ul postawimy, sądzę, że w tym miejscu, jak najbardziej, proszę, wysłane. Mamy to ogarnięte. I teraz słuchajcie, jeszcze myślę, że trzeba by zautomatyzować proces dostarczania aluminium i nadstopu. Więc zróbmy sobie te koparki od razu, przygotujmy. Poza tym siarka tam jeszcze jest. No dużo nas czeka. Raz, dwa, trzy, cztery koparki. Pięć koparek, sądzę, że starczy. Teraz iryt. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Osm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I dużo tytanu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Mamy to, mamy. I dzięki temu teraz naprawdę szybko przyspieszymy z tym, żeby drony miały i my będziemy mogli to wszystko ładnie ogarniać. Nie będziemy musieli latać do tych miejsc, bo już drony nam będą te surowce finalnie dostarczały. Ale finalnie chyba trzeba będzie tego drona P2 ogarnąć, bo chyba że ewentualnie nawalimy dużo dronów. Początkowo wiem, będą mieć dużo pracy, ale spokojnie zadeklarujemy, żeby ogarniały wszystko. Czyli tak, stąd masz pobierać krzem. Tu masz deklarację, że masz wysyłać nam nadstop. Gdzieś tu jest nadstop, jest nadstop. I tu jeszcze dorzucimy koparkę lepszą już. Tych gorszych trzeba się będzie finalnie trzeba pozbyć. I tu masz mi pozyskiwać oczywiście aluminium i wysyłać aluminium, żeby miał to w systemie widoczne. To samo muszę zrobić, słuchajcie, kurczę, jak ciemno. To samo muszę zrobić w miejscu, gdzie mamy oczywiście nadstop. To samo muszę zrobić w miejscu, gdzie mamy siarkę i iryt, więc finalnie będziemy mieć to z głowy. Jak tam nasza rakietka? Wystrzelona będzie dzisiaj, czy nie? Ile jej tam brakuje? Zobaczymy, czy sama poleci? Jak to wygląda?
No, niedużo. O, ikra Provios. Ikra Provios odkryta. A ja lecę w takim razie na stop. Zwłaszcza, że jest ciemno, to nic wam w sumie bardzo nie pokażę. Tutaj mamy jeszcze taką małą zmianę. Mianowicie, jeżeli tutaj będę wydobywał tylko nadstop i oczywiście ten nadstop będę stąd wysyłał, to muszę pamiętać, choć w sumie stąd to mogę, nie, ale niech będzie już to zadeklarowane, gdyby była potrzeba, żeby nadstop... Dobra, wiecie co, nie, tutaj nie będziemy deklarować wysyłkę nadstopu z prostego powodu. Ten nadstop tutaj będzie przetwarzany automatycznie na pręty, więc tutaj deklaruję, że w tej szafce ma trafiać aluminium, a stąd będą pręty nadstopu wysyłane. Więc tutaj ta szafka zawsze musi być pełna alu... tak, pobieraj, przepraszam, nie to, tylko pręty nadstopu, że jeżeli będziesz miał aluminium pełno, to zawsze te pręty nadstopu będą ogarnięte i będą wysyłane. I tak jest zamysł, tak jest cel. Tutaj zostawiam na razie te rzeczy. W sumie mogę sobie pozbyć tych rzeczy, bo jak widzicie, troszkę to rozmontowywanie mi zapycha ekwipunek, zwłaszcza, że tutaj te szafki też chciałem rozmontować, no jak widzicie, pełno surowca, ale nawet nie mam gdzie tego zgarnąć, w sumie ewentualnie tylko nadstop zabiorę ze sobą i teraz cały nadstop, który będzie generowany, to będzie już wszystko trafiało tutaj do systemu i tutaj aluminium będzie przyciągane. Tylko ciekawy jestem, jaki będzie czas dostarczenia finalnie tych dronów przez nasze tutaj, znaczy czas obsługi tych dronów, czy w ogóle są w zasięgu. Powinno być to w zasięgu, bo widzimy, że tutaj będzie wystarczane, więc miejmy nadzieję, że tak. Albo po drodze będę widział, czy leci jakiś dron, czy nie leci. Nie wiem, czy tu przez górę jakoś będzie latał. Ciężko mi powiedzieć. Natomiast została mi jeszcze tylko kopalnia siarki. Tylko napijemy się jeszcze po drodze. I finalnie to będzie wszystko, co chcemy, żeby było obsłużone. Mam nadzieję, że nasze drony dadzą, sprostają zadaniu, że nasze drony... Jeszcze ewentualnie osmu mogę. Tak, właśnie, jeszcze osm powinienem ogarnąć. W sumie wszystkie surowce. Uran powinienem jeszcze ogarnąć. Oj, to będzie, słuchajcie, latania. Ale najważniejsze, żeby mieć te najważniejsze, najczęściej potrzebne surowce ogarnięte. Więc mamy ostatnia koparka, słuchajcie. Ostatnia koparka. Ustawiamy. Mamy prądu, mamy pod dostatkiem, więc mogę pozwolić sobie na to. Tu jest siarka. Choć siarkę finalnie mogę postawić definitywnie gdziekolwiek. Ale już wiemy, że stąd chyba finalnie chcemy, żeby było w jednym miejscu. I mamy to ustawione, wysyła, wyprodukuje, a stąd mógłbym to rozmontować, ale nie mam gdzie. Ja to rozmontuję po prostu w wolnym momencie, w wolnej chwili. Jeszcze ósmym trzeba by się zająć. W sumie mam chyba na koparkę ósmą. O, mam, słuchajcie, nawet mam na ósm, więc jeszcze tam polecę i to zamkniemy już dzisiaj. Choć jeszcze uran, kurczę, dobra, jest tego zbyt dużo jeszcze do latania. A przy okazji i tak będę latał w tamtych kierunkach, bo muszę odwiedzić tę stację, bo mamy nowe odkrycia przecież do zrobienia, więc na pewno to golimy. O, właśnie, rakieta poleciała, jak widzicie. Poleciała, odleciała, surowce zabrała. Widzimy, ile tokenów? Nie, nie widzimy, ile tych teraz tokenów było. Więc finalnie na razie produkcja stoi, dopóki rakieta nie wróci. Ewentualnie tu też mogę zadeklarować, żeby na przykład jakaś była obsługa. Jedno na przykład na fasolki, jedne na lepsze fasolki, drugie na coś innego. Ale tak czy siak, możemy to deklarować. Patrzcie, zwłaszcza, że tu fasola się zapchała, więc trzeba tej fasoli zebrać, bo to też może być problem, bo nie mamy dokładnie licznika. Widzicie, drony nam zwożą i to może być problem. To może spowodować zapychanie, więc chyba lepiej byłoby ustawione, żeby zwoziło do szafki, a lepiej później to przestawić i później, żeby ten ekwipunek zawsze był pusty. Chyba to będzie dla nas lepsze, efektywniejsze, więc trzeba będzie to po prostu poprawić. Natomiast jeżeli ten epizod wam przypadł do gustu i chcecie zobaczyć kolejną eksplorację, kolejne odkrycie, kolejne niebywałe konstrukcje, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!